Znajdujemy się na Poznań Motor Show, a to co widzicie za mną to przepiękne stoisko marki Mercedes-Benz, na którym znajdziecie kilkanaście nowości, które prezentujemy w tym roku. Zapraszam Was ze sobą na dół, a przybliżę Wam te przepiękne samochody. Jesteśmy na scenie stoiska Mercedes-Benz, a za mną główne premiery tegorocznych targów, m.in. nowy GLE. Auto większe, w końcu siedmioosobowe, naszpikowane technologią, m.in. system multimedialny MBUX, w polskim standardzie pakiet AMG, a za mną swego rodzaju premiera premiery, nowy AMG GLE 53. Nowe GLC. Samochód, który został znacznie odświeżony, jeżeli chodzi o design samochodu. Największe zmiany nastąpiły tam, gdzie tego nie widać, czyli nowe jednostki napędowe, nowe silniki benzynowe, diesla, pluginy. Do tego w środku zaawansowany system multimedialny MBUX, czyli Hey Mercedes. Na stoisku znajdziemy również nowe CLA Shooting Brake. Idealne połączenie czterodrzwiowego coupé, o czym mogą świadczyć piękne drzwi z szybami bez ramek i połączenie praktycznego kombi, o czym może świadczyć wielki bagażnik o pojemności aż 505 litrów. Marka EQ dzieli się na trzy filary. Filar pierwszy są to samochody z technologią EQ Boost, czyli wspomniane GLE 53 z silnikiem spalinowym oraz dodatkowym silnikiem elektrycznym. Filar numer dwa, samochody typu plug-in, silnik spalinowy oraz silnik elektryczny. Filar numer 3, samochody w 100% elektryczne, czyli chociażby stojące za mną IQC, który jest premierą tegorocznych targów. Samochód w 100% elektryczny, posiadający baterię o pojemności 80 kWh, pozwalający na przejechanie około 400 km. 408 koni mechanicznych, pozwoli rozpędzić to auto do pierwszej setki w 5,1 sekundy, czyli mamy tutaj przyszłość motoryzacji. AMG GTR Pro. Samochód stworzony do jeszcze szybszego pokonywania torów wyścigowych i zakrętów bazuje na AMG GTR. Moc została taka sama, natomiast główny nacisk został postawiony na aerodynamikę i na masę tego pojazdu poprzez dostosowanie lekkich karbonowych elementów i dodatkowych splitterów w zderzaku, na błotnikach czy w tylnej części pojazdu. Mówimy tutaj o aucie, które jest praktycznie autem wyczynowym. A co jeżeli szukamy od AMG GT czegoś bardziej praktycznego? AMG GT 4-Door Coupé. Samochód, który pomieści nawet 5 osób, a dzięki 639 koniom z silnika V8 rozpędzi ich do pierwszej setki w 3,2 sekundy. Nacisk na V8 widać tutaj z każdego miejsca i we wnętrzu, gdy zwrócimy uwagę na konsolę centralną, zobaczymy, że jest ona ułożona w kształcie litery V z 8 guzikami, co przypomina literę V8. Kolejna nowość na stoisku AMG. Hot Hatch Mercedesa, Mercedes AMG A35. Samochód, który legitymuje się mocą 306 koni, rozpędza się do pierwszej setki w 4,7 sekundy. Jest to pogromca miejskiej dżungli, w tym przypadku w kolorze żółtym. Natomiast jeżeli komuś nie odpowiada nadwozie typu hatchback, nie możemy pominąć auta, które jest chowane za tą A-klasą. Jest to nowa klasa A w wersji sedan, którą musicie obejrzeć. Na stoisku Mercedes-Benz w Poznaniu znajdzie się również nową klasę G. Możecie zapoznać się z tym samochodem, jak również możecie zapoznać się z historią tego samochodu, ponieważ jest on już z nami od 40 lat. Jest to auto produkowane od 1979 roku. Oprócz 40-lecia klasy G obchodzimy rocznicę 20-lecia AMG w klasie G.